Assassin's Creed jest to gra typu sandbox wydana przez studio Ubisoft w 2007 roku. Gra okazała się hitem, a deweloperzy udowodnili, że nie tylko na znanych produkcjach da się wywrzeć takie wrażenia, jakie oferował Assassin's Creed. Fabułę gry napędza historia jednego z członków dawnych asasynów, obiektu 17, czyli niejakiego Desmonda Milesa, który został uprowadzony przez organizację Abstergo w celu wydobycia pewnych informacji za pomocą urządzenia Animus. Dlaczego mi to robicie? Hej, gdzie ja jestem? Wewnątrz Animusa. Owa maszyna pozwala przywrócić dawne czasy poprzez pamięć genetyczną. Mowa o czasach trzeciej wyprawy krzyżowej roku 1191. I tu pojawia się drugi bohater gry, Altair. Jest on znanym i cenionym asasynem, któremu jednak woda sodowa uderzyła do głowy, bowiem złamał on trzy reguły, jakie obowiązywały każdego skrytobójcę. Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! Co w późniejszym czasie doprowadziły na narażenie ich siedziby do upadku. Jednak tak się nie dzieje, ponieważ ratujemy sytuację, lecz za to, co spotkało wioskę, zostajemy zdegradowani do rangi nowicjusza i pozbawieni oręża. Nie jestem zdrajcą! Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. Pokój z tobą, Altairze. Mistrz, jak i mentor Altaira, Al-Mualim, zdecydował jednak, że pozwoli mu jeszcze odkupić swoje winy, wysyłając go na kolejne misje. W tym celu ma do zlikwidowania 9 templariuszy, którzy ponoć znają tajemnicę Arki Przymierza, czyli skarbu, którego mieliśmy zdobyć w świątyni Salomona. Wspomnianych 9 ludzi będziemy mieli okazję zabić w takich miastach jak Jerozolima, Akka, czy Damaszek. Lecz by dotrzeć do tych miast, musimy przebić się przez królestwo, a w tym nam pomoże nasz wierzchowiec. Gdy już dotrzemy w owe miasto, warto wspiąć się na punkt widokowy. Nie tylko po to, by pooglądać wspaniałe architektury i obrazy, ale także dlatego, iż dzięki takim spinaczkom Altair synchronizuje się z otoczeniem i tym sposobem udostępni zadania, które nam będą potrzebne w celu dochodzenia, a także wzmocni sobie wskaźnik synchronizacji. A co w późniejszym czasie nam przyniesie kolejny punkt DNA? Ale nie tylko w ten sposób wzmocnimy wskaźnik synchronizacji, gdyż jest to możliwe także przez zaliczone dochodzenia czy uratowanych mieszkańców danego miasta. A z kolei takie zachowanie przynosi nam kolejne dobra w postaci bojowników, dzięki którym nasza ucieczka zwiększy nam szanse powodzenia, a w przypadku mnicha wtopienia się w grupkę przechodzących uczonych. Skoro mowa o znikaniu z oczu strażnikom, muszę powiedzieć o takowych kryjówkach. Są to ogrody umieszczone na dachach budynków, stogi siana, czy też puste miejsce ławki.
ten Schwunden. A więc szczur uciekł. Nie ma sprawy, to nie nasza wina. Al-Mualim w owych miastach umieścił swoich podwładnych, którzy muszą nam dać pozwolenie, by rozpocząć wcześniej omówioną sekwencję. Do likwidacji celów, jak i różnego rodzaju strażników, posłuży nam miecz, długi jak i krótki. Noże do rzucania, dzięki którym będziemy w stanie likwidować wrogów z daleka i charakterystyczne dla serii ostrze skrytobójcy. Używany jest zarówno do cichych zabójstw, jak i regularnych bojów. I ta broń sprawdza się najlepiej w walkach, bowiem jednym ciosem powalamy przeciwnika, lecz nastawiony jest tylko na kontratak. A takie usprawnienia dostajemy wraz z zaliczonymi zadaniami. Mowa o takich zdolnościach jak chwytanie za krawędź, chwili spadania. Jedynym ratunkiem nieudanego skoku jest chwycenie się jakiejkolwiek krawędzi ściany. Przełamanie chwytu. Gdy żołnierz usiłuje nas wywrócić na ziemię, musimy szybko przechwycić jego ruch i wykonać kontrę, tym samym jego myśli, jak i zamiary posłać wraz z kopniakiem. Unik. W chwili ataku, by uniknąć ciosu, musimy odskoczyć na bok, co spowoduje chybienie przeciwnika. Oraz ostatni wcześniej wspomniany kontratak. Podobnie jak z unikiem, wraz z natarciem przeciwnika i wykonania ruchu, musimy w tym samym czasie zaatakować, co spowoduje kontrę. Dodam tylko, że wszystkie te czynności wykonujemy wraz z przyciskiem czynnej walki. Gra jest urozmaicona pod wieloma względami. Nie musimy się cały czas trzymać wątka fabularnego. Twórcy umieścili w niej wiele znajdziek, mianowicie flag. Ludzie, którzy lubią szukać takich rzeczy, będą w siódmym raju. Dlatego w każdą dziurę warto zaglądnąć. Po zebraniu wszystkich flag danego rodzaju, dostajemy punkty do achievementów. Prócz flag, możemy szukać miejsc, gdzie znajdują się templariusze, a zatłuczenie takiegoż schowanego delikwenta daje nie lada uciechę. Ogólnie gra nie ma wiele błędów, choć i te da się gdzieniegdzie zauważyć. Jednak biorąc pod uwagę rozległy interaktywny świat, byłoby niemal cudem uniknięcie takowych błędów. Tytuł jest w pełni spolszczony i naprawdę zasługuje na pochwałę. Głos Al-Mualima podkładającego aktora Daniela Olbrychskiego jest potwierdzeniem wspaniałości tej produkcji. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory, dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Pomijając jedno miejsce na targu w Damaszku, gdzie głos się powtarzał dwa razy identycznym głosem, pochodzącym od dwóch różnych osób, dubbing jest wykonany świetnie, a ogólna prezentacja strony audiowizualnej to po prostu mistrzostwo. Przywiązanie do detali jest niewiarygodne, a animacje postaci to czysta poezja. Także lokacje są odwzorowane z pełnym realizmem i wyglądają przemiodnie. Assassin's Creed był niezaprzeczalnie grą roku 2008 na platformach PC i w pełni zasługuje na to miano, jednak będąc obiektywnym, nie mogę jej dać więcej niż mocne 9 na 10, bo do maksimum troszkę jej brakuje. Jeśli nie macie lub nie znaliście tego tytułu, biegnijcie do najbliższego sklepu i zakupcie tę grę, bo teraz można ją nabyć za śmieszne pieniądze. Assassin's Creed pojawił się na PlayStation 3, Xboxa 360 i PC-ty. Tym ostatnim zdaniem zakończę recenzję. Żegna się z wami Solak, na razie.